Szanowni Państwo, Panie Prezesie i Panie Wojewodo, bo wspólnie uczestniczyliśmy bardzo ważne dla spółki PESA, naszej flagowej polskiej firmy, w procesie umożliwiającym rozwój, umożliwiającym uruchomienie inwestycji, czyli likwidacji, a tak naprawdę przemieszczenie tendrowe. Wiemy, że był to obiekt zabytkowy, wiemy także, jakie były kłopoty związane z tym, aby miejsce tego obiektu o bardzo niskim standardzie technicznym powstała nowa przestrzeń dla rozwoju naszej spółki. O tej rozwoju to myślę, że Pan Prezes, ale cieszę się i dziękuję Pani Wojewodzie, bo wspólnie kilka spotkań odbyliśmy, aby wszelkie wątpliwości rozwiać. Punktem pierwszym było umożliwienie rozwoju, punktem drugim zadbanie o zabytek, o ile oczywiście po rozbiórce, która została dokonana i w tej chwili będą badania techniczne, możliwości odbudowy tego obiektu. Mam przy sobie umowę darowizny, bowiem w momencie, kiedy ten obiekt został rozebrany, został przewieziony na ulicę Witebską, całe prace były dokonywane pod nadzorem konserwatorskim, w tej chwili jest złożony i stał się ruchomością i umówiliśmy się tutaj z zarządem spółki, z panem prezesem, że przejmujemy na własność ten obiekt w takim stanie, jaki jest. To są konstrukcje, to są elementy ścian, cegieł i jako miasto, i tutaj mamy też wsparcie Pani Wojewody w tym zakresie, aby o ten obiekt zadbać. W tej chwili przystąpimy do badań technicznych, wytrzymałościowych poszczególnych elementów, które są. Także pozwolę sobie przekazać ten akt darowizny, którego ten kłopot biorę na siebie, Panie Prezesie. Jestem zadowolony. Nie ukrywam, że jeżeli Państwo obserwowaliście, ile emocji było w moim głosie albo w moich wystąpieniach jeszcze kilka miesięcy temu. I powiem, dlaczego tyle emocji. Dlatego, że patrząc na to, co się działo w innych miastach, to tego typu decyzje konserwatora zabytków generalnie wstrzymują rozwój w danym miejscu. I nie ukrywam, Panie Prezydencie, Panie Wojewodo, że byłem człowiekiem małej wiary. Ale nie oznacza, że się poddałem, byłem walczący, ale byłem miałem wiary, czy rzeczywiście nam się uda to zrobić. To jest wielka zasługa Pana Prezydenta i pracowników urzędu, ale i Pani Wojewody, bo rzeczywiście dzięki temu możemy pójść dalej i zacząć wreszcie też rozwijać firmę. A nie ukrywam, że tą alternatywą było przeniesienie części produkcji poza nasze miasto. I się cieszę, że to będziemy robili tutaj na miejscu. Jeżeli Państwo pozwolicie, to będziecie świadkiem Państwo już pierwszego jakby wydarzenia z cyklu wydarzeń, które będą miały miejsce jeszcze i na początku roku i w ciągu roku. Też będziemy występowali do władz miasta o kolejne pozwolenie na budowę i rozbudowę zakładu. Przypomnę, tereny od PKP, te, które przylegały do tej hali po to, żeby firmę rozwijać, nie po to, żeby mieć majątek czy cenne hektary. I Panie Prezydencie, jeżeli był Pan tak łaskaw, chciałbym pierwszy wniosek o pozwolenie na budowę hali do budowy wózków przekazać na ręce. To oczywiście oficjalnie przekażemy też właściwie urzędnikom, a niech to będzie jako symbol tego aktu. Dziękuję Panie Prezydencie. Serdecznie, oczywiście to pozwolenie na budowę będzie bardzo szybko rozpatrzone. Dziękuję za organizację. Zwiększamy zatrudnienie o kolejne 500 osób. Do roku 2017 musimy zwiększyć. Chcemy zwiększyć. Musimy, ale i chcemy. Bo słowo musimy to brzmi tak dosyć nieelegancko. Więc będziemy zwiększać zatrudnienie do 2017 o kolejne 500 osób. Będą to osoby, które są związane i z produkcją. Musimy to o elektronikach, elektrykach, spalaczach, ślusarzach, mechanikach, lakiernikach. Rzecz o to, te informacje, jeżeli przedstawicieli zainteresowani, to będą uzupełnione. Ale to jeszcze nic, ponieważ będziemy też zwiększali dział badań i rozwoju. To jest też bardzo dobra wiadomość, ponieważ zakładamy, że do roku 2015, a więc w przyszłym roku, chcemy zwiększyć zatrudnienie o 120 osób. Oznacza to, że będziemy też budowali dodatkowe pomieszczenia dla rynku działu i rozwoju. I w czym jest ta dobra wiadomość, że nie tylko oczywiście będą inżynierowie UTP zatrudnieni, bo UTP jest znakomita w niektórych specjalizacjach, ale na pewno będziemy ściągali młodych inżynierów z innych stron Polski.